Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku Telling Lies. Zauważyłem, że bardzo mi się seria spodobała, więc kontynuujemy. No i z pewnością widzicie coś dziwnego na ekranie. A konkretnie mówiąc, widzicie dwa okienka. Co tu się dzieje? Okazało się, że ta gra ma delikatny problem. Znaczy problem. Po pierwsze, nie możemy zacząć od nowa tak jakby filmu, tylko nie wiadomo dlaczego w tej wersji, w tej części gry twórcy stwierdzili, że w sumie to oleją całkowicie i zrobią od momentu wpisania słowa. Czyli na przykład jeżeli w filmie było, nie wiem, potrzebuję cię Katarina, daj mi żyć i wpiszemy na przykład Katarina, no to potrzebuję cię, ominie całkowicie, zacznie od Kataryny, nie? Nie wiem czemu Katarina, chyba to dużo była ostatnio grałem, ale mniejsza. No i to jest troszeczkę dziwne. Zainstalowałem modyfikację, która pozwala nam szybko skipować to wszystko, więc mam nadzieję, że to delikatnie nam pomoże. Ponadto, w tej części mamy do dyspozycji tak naprawdę dwie osoby, które ze sobą rozmawiają, ale słyszymy tylko jedną osobę. I to jest problematyczne. To jest dosyć mocno problematyczne, no bo w większości tekstów po prostu jest milczenie drugiej osoby, nie? No bo słucha. Jakby nie patrzeć, ta osoba słucha. Dlatego może być to nieciekawe do oglądania, ale Shiro znalazł na to rozwiązanie. Konkretnie, wystarczy odpalić drugą grę i zsynchronizować sobie po prostu, wiecie, teksty, które tam sobie będą lecieć w tle i powinno być w porządku. Dlatego widzicie mniej więcej jedno okienko i drugie okienko. Powiem wam szczerze, że nie wiem jak będzie wyglądała kwestia zapisu, czy to nie będzie się delikatnie spisywać, mam nadzieję, że nie, no ale zobaczymy jeszcze. No i przyznam się szczerze, musiałem w tym wypadku zasięgnąć się stron nielegalnych, że tak powiem, żeby w ogóle odpalić drugą grę, więc tak, mimo że mam kupioną grę, no to musiałem odpalić wersję... Nie chcę to mówić, stadionową, o, osoby żyjące w latach 90. wiedzą o co chodzi, no. Więc tak, no, inaczej no, na Steamie się nie da odpalić dwóch gier, to jest problem. Niestety to jest problem, więc tak to wygląda. Ponadto, nie wiem jak będzie to wyglądać pod względem dźwięku. Bo właśnie, czy mam tu w ogóle jakieś ustawienia? Czy tu są jakieś ustawienia? Chyba nie ma. Napisy są, otoczenia jest, jeżeli wezmę sobie Alt Enter i wezmę sobie to w okienku, to wy coś stracicie? Nie, wy nic nie stracicie, okej. Okay. Nie wiem, czy jeżeli nie jest sfokusowane, to czy to będzie coś słyszeć. No to zrobimy sobie test w sumie. Bo wiecie, ja dopiero teraz tak naprawdę to ogarniam, więc no nie wiem. Dobra, odpomnę sobie tego Davida. Okej. Okay. Słychać. Dobra. Dobra, słychać, świetnie. Ponadto, kochani, musiałem się, że tak powiem, zasięgnąć innych stron, które mają już powypisywane te filmy i jakie słowa kluczowe trzeba po prostu wyszukać. Na szczęście każdy film ma tutaj coś takiego jak numer seryjny. Po tym numer seryjnym ja sobie mogę w razie czego wyszukać słowo, które jest mi potrzebne. No tylko to też jest taki problem, że my wyszukujemy w języku polskim, co jest no oczywiście fajne, jakby nie patrzeć. Ale tutaj są w języku angielskim, więc nie zawsze to tłumaczenie będzie poprawne. I patrzcie, mogę sobie kliknąć raz i na początek albo na koniec. To jest naprawdę bardzo świetne. Dobra, myślę, że spoczy. Tutaj sobie to rozpoczniemy, bo tutaj też ogólnie był film, który, że tak powiem, był dwustronny. On sobie z kimś tam sobie rozmawiał i... Ogólnie, z tego co widziałem, tutaj było potrzebuje do poszukiwania. I to będzie 129, 129. To będzie ogólnie ten film. Dobra, próbujmy. Nie wiem jak to wyjdzie, naprawdę nie wiem. Nie wiem. Prince Charming? Mirror, mirror on the wall. Yeah, I told you I don't need a code name. How about Evil Queen? So what? I'm supposed to just call you Mike? Aren't you supposed to be likable? Well, I'm kind of going for inscrutable, right? Dobra, moi drodzy, wszystko pięknie, ładnie. Tylko ja tutaj delikatnie
Spartoliłem pod względem napisów, więc przesuńmy sobie delikatnie. O nie, nie to, nie wszystko. Przesuńmy sobie delikatnie to. Bo nie chcę, żeby wam tutaj wszystkie napisy się porąbały. Alright, let's just have you run through your legend so I can tick this box and we can proceed. Okay. I am David Jones. I'm 28, which is pushing it. But beards and t-shirts are a good look on me. I grew up in Detroit, but I moved out when my parents died and bummed around a bit. Grew up fast, had fun, and ended up in LA where I sold t-shirts on a boardwalk in Venice. And without meaning to, I became a producer at a video company making schlocky movies, but I made a decent earning. And last year, a good friend of mine died from an accident. And I decided that I was going to start taking things a little more seriously. I decided that I wanted to help make the world a better place. So I moved back here to Ann Arbor to reconnect with a younger, more pure version of myself and also get away from all the bad influences who had my number in California. I think to not be directly engaged in fighting for environmental causes today is a kind of moral cowardice. I mean, it's easy to forget that the rest of the world exists when you're in LA, but out here, you can reach out and you can touch it. I've only ever been in love once. It was with a girl I met when I was 18, but I was too young and naive to handle it properly. I guess I still carry a torch for it, which makes me an incurable romantic or underdeveloped emotionally. I'm a loyal friend. Blondes or brunettes? I like girls with nice smiles. You leg man, tit man, ass man? Nice smiles. Good. Well, you sound just like the kind of reform character with a heart of gold to wake up your Snow White. Well, the psych profile says so. They're never wrong. Mm-hmm. Yeah, like horoscopes are never wrong. Less cynical. You're here to save the planet. All right, review the files from cyber. Natives are restless. They've been accessing pipeline maps. You got 8 months till the next convergence. Just follow the protocol and stick to the plan. You're going to be the knife that stabs Green Storm in the heart. I am going to decorate an apartment. No właśnie, ja o tym mówię. Kurczę, twórcy, czemuście nie zrobili czegoś takiego od samego początku? Kurde, przecież to się ogląda 100 razy lepiej. I wyobraźcie sobie, że napotykamy teraz filmik ten po prawej stronie, w tym małym okienku. Jak? Jak my mamy się pokapować w całej fabule, skoro to jest tak kurde pocięte? Tego się nie da. Nie da, totalnie nie da. Więc mówię, no to jest coś pięknego, to co tutaj wymyśliłem. I naprawdę nie wiem, czy ktoś na YouTubie wpadł, żeby coś takiego ogarnąć. Naprawdę nie sądzę, żeby ktoś wpadł, żeby coś takiego ogarnąć. Więc no, macie coś naprawdę eleganckiego. Dobra, następny filmik, który chciałbym zobaczyć w komplecie, to jest oczywiście ten drugi z Davidem. To nie chodzi o to, że ja będę te filmy sobie wyszukiwał i po kolei leciał. Nie. Ja chcę te filmy odnaleźć sam. Ale chcę mieć też tą podstawkę i drugą stronę, a nie tylko jedną stronę i słuchać ciszy przez dłuższy czas. Jasne, spokojnie, gdyby to były filmiki 10-sekundowe, 15, nie było problemu. Naprawdę, nie było problemu, ale to tu są filmy po 2 minuty, 4 minuty, prawie 6 minut. No kurczę, twórcy, czy was pojebało? Czy was totalnie pojebało? Nie wiem. Drugie słowo to jest cringe, ale no tak, cringe oczywiście jest po angielsku. No i cringe znaczy wzdrygać się, tak? No ale pytanie, jak to znaleźć? Kurde. Made contact. Kurde, co ja piszę?
No to dobra, tu musimy wpisać nawiązał. No, może kontakt? Więc widzicie, to też nie jest takie hop siup na krowę, nie? To też nie jest hop siup na krowę. Dobra, widać, że to jest ten film, który chcieliśmy, czyli to nie to. Czyli to nie to? Nie to. Jak przetłumaczyć cringe? Kurde, nie wiem. Nie mam pojęcia. Może wzdryk napiszemy? Nie. To też nie jest chyba to. 17147. Szkoda, że nie da się tutaj po prostu, wiecie, wpisać tego numeru seryjnego i tyle. 1747. Dobrze, 147. 17147, 142. O. No właśnie. Co to znaczy cringe? Czy wiem, co to znaczy ogólnie cringe, wiecie, w takim aspekcie cringe'u? Wstyd. Może to. No też nie. Mam pomysł pewien, który nie zrobię. No właśnie, i co tutaj ogarnąć? Jak to ogarnąć? Troszeczkę tutaj może być problematyczne. Bo raczej wątpię, żeby udało nam się po samym serial numberze to wpisać. No szkoda, bo to powinno być. Szkoda, bo to powinno być. Tego też się nie da. Clean. Owe. Też nie. Kurde, naprawdę nie wiem, jak to przetłumaczyć. Bo wiecie, cringe ogólnie właśnie może być tłumaczone jako wzdrygać się, jako warować, no ale raczej warować nie. Waru? Też nie. Czołg? Też nie. Czołgać się. Crawl, crawler, grovel, creep, cringe, trail. Właśnie o to chodzi, że nie wiadomo. Nie wiadomo, jak to przetłumaczyć. Płaszczyć. 17140. Nie, to też nie. Widzę, że to może nie nawet lizać. Ulić. Ule. Nie wiem. Nie byłoby problematyczne, gdybym po prostu miał ten serial number, nie? 2, 3, 4. Dobra, to by było trzecie. 3A. Bo ja tu mam ogólnie również dostępne te filmiki. Nie wiem, czy to jest to. Tak, to jest to. How you feeling? Jak się czujesz? No i znalazłem. Znalazłem. Zaczęło odpalić sobie 147, jak się czujesz, i jest git. Dobra, następne proszę, czyli odpalamy to. Odpalamy to, odpalamy to. I patrzymy. Hey, How you feeling? Good. Yeah. I made contact today. And about some music. Did you know that Iggy Pop's named after his first band, the Iguanas? His real name's James. You know it makes me cringe when you try and talk about music. Besides, you're off the clock now anyway. So you just watch. Okay. My name is Isabella. Okay. Hello, Isabella. I am a very rich and extremely horny woman. I hire young men and then I hold them captive and I hypnotize them.
You hypnotized. Yes, I'm a mind vampire. That's how I made all my money. Now, shh, you are... I am David. No, you are Alex. You are a business competitor of mine. Mm-hmm. I lured you to my castle, and now I'm going to have my way with you. Mm. Alex, are you sorry that you tried to mount an aggressive takeover of my business? Totally. What are you gonna do? Just terrible things. I'm gonna use you for my pleasure, and you only come when I say so. Okay. Now, take off your shirt. Mm-hmm. Very nice. Now your pants. Okay. Oh, slowly, slowly. Oh. Hey, sweetheart. Oh, it's okay. It's okay. Come here. Oh, sweetheart, I'm sorry. Hey, we're gonna have to take a rain check. Is that Daddy? Yeah. Dad! Oh. Hi. Hey, honey. Oh, look. Oh, that, see, that tooth is gonna fall out any day now. How you doing? What do you say? You want me to put you to bed? Can I sleep in bed with you? Yeah, okay. That's what we thought. All right, come on, sweetheart. Under these covers. All right, I'm just gonna go put my PJs on. Here we go. I had a nightmare about the Tooth Fairy. She was big and looked like Meemaw's cat, the bitey one. Oh, really? Well, I mean, it was just a nightmare. That's all. Nothing to be scared about. Right? Are you brave? Here I come. All right, say goodnight to Daddy. Daddy can sleep with us, can't he? Yeah, I'm right here. All right. Close your eyes. There you go. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are.
Kurczę, naprawdę teraz te filmy są mega ciekawe. Ja tutaj wam to delikatnie poprawiłem w trakcie filmu, w sumie jak się nic nie działo, więc przepraszam was za to, jeżeli komuś to oczywiście przeszkadza. No bez porównania, bez porównania, totalnie. Dobra, następny film, który tam mieliśmy, to chyba był z tego towarzyszenia. Tylko. To był film, nie wiem, czy on miał jakąś drugą część. Nie, on nie miał drugiej części. 408, to 17, QC 17, 185. Tak, on nie miał drugiej części, on był tylko i wyłącznie pojedynczy. Dobrze, następny to był 17213. I tak. On miał całusy. Trzeba wpisać całusy. Całusy. I potrzebujemy 217. Nie ma. Big kisses. Pocałunki może. Wielkie, duże, ogromne balony. Aj, kurde, a myślałem, że coś być może tutaj znajdziemy z tymi balonami, ale nie. Po pierwsze, właśnie, to nie Big Kiss, tylko Big Kiss, wielki pocałunek. Pocałunek. Całunek. A, muszą być wszystkie. Muszą być wszystkie, okej. Dobra, 217. Czy ja tu znajdę? Nie ma. Już wielki. 217. Nie ma. Już wielkie. Może całus bardziej. 217. Jest. I to będzie połączone. Całus. Polecimy sobie. Robiliśmy to na Davidzie, tak? Tak, 213, 217. Wiecie co, bo ja sobie ogólnie to testowałem i ja ten filmik łączony widziałem, więc akurat, no, mnie to nie dziwi. Dobra, zobaczmy, bo tutaj widzę, że oni rozmawiali razem ze sobą. Ta kobieta, która jest na kamerkach, która pracuje na tych kamerkach i właśnie David. Ale w ogóle zobaczcie, że on pracował w Departamencie Sprawiedliwości i jego gdzieś wydelegowali. Pytanie tylko, gdzie i co on tam robi? Dlaczego? Czy on ma zindoktrynować te kobiety? Te osoby, które są w tym... No właśnie! Przecież on, jakby nie patrzeć, był na tym zlocie tego stowarzyszenia. I on rozmawiał z Awą. Umówił się z Awą, prawda? Prawda? Prawda. No właśnie. Dobra, lecimy teraz z tym. Hello, everybody. A big kiss for my regulars. A przepraszam was, kurczę, coś spartoliłem. Co dokładnie spartoliłem? Chciałem się wyciszyć, a kliknąłem home. A home widocznie przewija delikatnie. Hello, everybody. Co się nie pokazywać? A big kiss for my regulars. Okay, house rules. Play nice. No porn gifs. No humiliation request. Oh, and the tip menu and wish list is right there. And no recording the show. And that is it. Rules done. So, today I treated myself. I watched a movie and got a pedicure.
And if you want to treat yourself, I tell you all about it in private. It was, the movie was Lady Eve. It is my favorite movie. Barbara Stanwyck is a stone cold killer. You don't like black and white movies, either. I ban you. Red Lord 55. I missed you too. Hi, Sandman Extra. Thank you. That's very kind. Want to go between my jaws again? Quick draw. I remember you, the talker. Do you still want to just talk? Because there is talking, and then there is talking. No, I'm happy to just talk. You know, it's the really wild guys who say they just want to talk. I bet you've got something interesting happening down there. Let me see. Prince Charming really is a boy scout. No, you can call me David. I'm pleased to meet you, David. So what did you do before? Oh, excuse me? Before camming, what did you do to make money? Oh, yes, I was an astronaut. In France, there are not many rockets, so yeah, I started camming. Very, very funny. I'm being serious. You asked too many questions, David. Okay. Most guys, they pop on, pop off. I'll tip you if you tell me. Okay, 50. Okay. I was a ballet teacher. When I was a girl, I was a part of the Paris Opera Ballet. I was a sugar plum in Nutcracker and a lilac fairy in Sleeping Beauty. I was a good dancer, not good enough. I knew it would not be my vocation, so I tried to become a teacher. Tip me again. And I tell you about the time the Bolshoi Ballet visit, and I finger bang the prima ballerina playing Giselle just to get inside her head, like you are trying to get in my. I have to go. Oh, wait. Kurczę. No właśnie, teraz pytanie. Dlaczego on z nią jakikolwiek kontakt nawiązywał? Czy to jest po prostu z desperacji erotycznej, że on się z tą żoną, tak jakby, no wiecie, może nie rozstał, ale chodzi mi bardziej o tą... Ajajajajaj. Chodzi mi oczywiście o rozłąkę między nimi. O tak. Dobra, Jones. David plus Jones. A, David Jones to ogólnie to było, okej. On się tu przedstawiał. No to już też mieliśmy. To było 18431. Oczywiście nasze już wzięte, nie? Nie. A kurde. Nie. Aha. Więc ja sobie tutaj na tej stronce też pozaznaczam rzeczy, które już my zrobiliśmy. Czyli tak, nazwisko zobowiązuje 18431. 18431. To jest drugi film. Popatrz Ava. Popatrz Ava. Popatrz Ava.
i to miał być 18429. Nie ma. Spójrz. Kurde. Przyzwyczajenie klikam enter od razu. O, 429. Nie ma. Zobacz. Końcówka 429. Tłumacz. Wygląd. 158, też nie. Kurde. Spojrzenie. Też nie. 429, no. Gdzieś blisko to jest. Gdzieś to jest blisko. Jones. SQC, tak? Tak. P7? A to nie to? Właśnie. I wychodzi na to, że ja muszę wpisywać wszystko. Bo te numery seryjne się powtarzają. QC18431. A, no właśnie. Trzy rzeczy. Nie? Rzeczy? 428. Nie ma. Kurczę. Jakie to jest upierdliwe. Three things. Nie three. Trzy rzeczy, no właśnie. Prawy? Może to? 428 szukamy. 3. Troje? No 3. O! Mam cię. I tak, tutaj teraz wpisujemy Jones. Niech będzie. I tak, 18428 plus 18431. Czyli to... Pyk. Oglądamy. Tak? Tak. Mike, I'm listening. Three things, okay? First, I want confirmation that anything they took from Peters, including all of the video, is destroyed. Not entered into evidence and not archived. I want it destroyed. Clear? Destroyed. Okay, second, this informant of yours, Dopey, he's trying my patience. Half his clothes look brand new, Mike. And the questions he asks, I mean, they're straight up pivoted to serve a judge. It's so obvious. You have to pull it. I would like you to treat Chris like one of your team. No, he is a liability. And listen to me. Where is this boat? Okay? Because I need to push them now, Mike. Now, while they're reeling over Peter. It will be this week. Everything is proceeding exactly as promised. Yeah, don't lie to me, Mike. Come on. I'm not in the habit of lying. The accountants cleared the funds a week ago. Everything got wired. Yeah, and everything's legit because I'm not going to deal with any of this Donnie Brasco bullshit. No one stresses the details more than me. The boat's completely cleaned. The paper trail has David Jones as the owner for the last 3 years. Okay, good. I had them name it the Little Mermaid. Look, I'm sorry, Mike. We're getting to the hard part, man. And I'm getting nervous. I can't get tripped. It's understood. The adrenaline's there to help you focus. Look, our ability to plan and execute is what we do best. It's what makes us superior. Okay, thank you, sir. Dobra. Mamy kolejną wskazówkę. Mamy tam kilka wskazówek. Po pierwsze, mała syrenka,
Mała syrenka plus łódź. To trzeba mieć na myśli. I tutaj tak. Zebrane z mieszkania Petera dowody. To jest też dosyć istotne. Dowody Peter. Bo on o tym właśnie tutaj mówił, tak? Petera, dobra. Z mieszkania Petera są zniszczone. Nie trafi dowodów i archiwum. Po drugie, informator Gabcio. Informator Gabcio. Też trzeba mieć to na rzeczy. Mike. Mike to jest ten nasz kolega, z którym teraz rozmawiamy. Mike, wydaje mi się, że to jest inspektor. Więc tak, tu mamy kolejne dowody, znaczy dowody, kolejne słowa, które wypadałoby sprawdzić. Więc tak, czy Jones już jest wykorzystany? To jest dobre pytanie. Czy Jones jest przez nas wykorzystany? Niekoniecznie. Nie, dopiero mamy dwie rzeczy. Następna rzecz, którą będziemy wyszukiwać, to będzie o Ave'ie. I tu widzę, że jest PAFSQC18547. To jest też drugi film. I musimy wyszukać tłumaczenie. Holding up. Trzymaj. Albo wytrzymaj. Trzymaj. Holding up. No właśnie. I to jest 18544. 18544. To by było to. Więc tak, oczywiście tutaj sobie wyszukujemy Jones nadal. I to jest pierwszy film. To jest drugi film. Więc oglądamy. Zawiaduję, jak w końcu się pomylę, nie? Hey, how you holding up, babe? Throwing up, listening to records. The music you hear in the womb is what sets your taste for life, so I'm taking it seriously. No, I trust you when it comes to the music. Yeah, Eric and I are meeting Riordan in about an hour. Green Storm Inner Circle. And honestly, I'm kind of freaking out. I really wish you were here. Well, just be careful, David. Don't get in trouble. Nah, there's no chance of that, because they take the security so serious with these pat-downs and dead drops. But I really mean it. I wish you were here. The sleeping bag is way too big for one, you know what I mean? Yeah. Yeah, I did the math, and I think that sleeping bag was where we conceived. Remember that time at Silver Ridge? Really? Mm-hmm. Wow. A true child of the Resistance. A child of the universe. Conceived under the stars. Wow, you're big. Big? Watch your mouth, David! Oh, I'm sorry. You know, I was thinking, I'd like to meet Alba. I feel closer to her carrying a brother or sister. Yeah, I understand that. We should. Alba's mother is, well, she doesn't know yet, so. Okay, well, you should tell them. I don't want there to be any bad blood. I want our child to feel connected to the whole family tree, all the branches. Have you thought of more about names? Such a responsibility. I know. If it's a girl, Jane Mary Jones Martin. Hmm. And if it's a boy, James David Jones Martin. Yeah, I hate my name. Let's get it out of there. You hate your name? Yeah, I've always wanted to change it. So. David, you good? Yeah, I'll be right out. I gotta go. It's game time. Mm-hmm. Wish me luck. Luck. I love you. And Jane. James. Whatever.
Właśnie, a jak to się w ogóle porównuje mniej więcej na okresie czasu? Czy jest ogólnie 15 kwietnia 2018? 15 kwietnia. To jest prawie rok. O. Oho, to dużo wyjaśnia. Znaczy dużo i niedużo. Dużo i niedużo. Dużo i niedużo, bo w sumie no... Nie wiem, coś tam wyjaśnia. Dobra, to tu już to mamy. Może jeszcze z jeden, o ile szybko znajdziemy. O ile szybko znajdziemy. Okej, tutaj możemy dać x-ik. Tu możemy dać x-ik. Ok, 18488, tak? P7, FS, QC, 18488. To jest pierwszy film. Gdzie do diabła? Gdzie do diabła? Diabła. I to ma być 18491. Gdzie? Gdzie do cholery może? Osiemnaście... Bo 491. No kurde. Nie lubię takiego tłumaczenia. Gdzie do cholery? Może tak. Nie wiem, gdzie do diabła. O! Diabła. Diabła. Może samo diabła. No kurde, nie ma. 18491, to nie jest to. Where the hell? Skąd do cholery? Do diabła? Licha? U licha nie. Diaska? Diabła nie było chyba. Było. 18, ale nie ma tego, co to powinno być. Cholery było? Było coś tam. Ale też nie to, co powinno być. To było to? Mam cię! Jackpot. Dobra, i to było to. I to było to. Ej, zatrzymaj się teraz. Dobra, ostatni film i kończymy na dzisiaj. Więc cicho na planie, bo Shiro puszcza nagranie. David, where the hell are you? Where are you? I have to keep Jones alive, Mike. Especially right now. It's just everything's getting so tough. Tells me you haven't commenced your exit plan? No. No, I haven't. We're moving to the second phase. Soon we're going to round up all your Detroit friends. Everyone was on that boat. Okay, this is going to look like a well-organized operation. No, no, not Ava. Not Ava, Mike. She was on the boat. No, no, Mike! Mike, Ava was a means to an end. In the lineup. Remind the public the terrorists come in all shapes and sizes. Oh, okay, and what about Greenstorm? You need to start following protocol. No, this is a huge mistake, Mike! I'm telling you, listen to me. Listen. Listen to me, David. Okay? We are the ones upholding law and order. We're the ones who keep the darkness back. The irony of this job is that to uphold those laws, we're the ones who sometimes have to bend them. Okay? We bend them, we don't break them. I've been doing this for a long time, and I have made my men contort and twist themselves in all manner of ways. But none of them are broken. Please don't be the first. Okay, I'll review the exit plan.
No dobra, wychodzi na to, że on jednak z tą Ewą był naprawdę. To nie były tylko i wyłącznie jego... widzimisię. To nie był żaden plan tego wszystkiego, tylko po prostu naprawdę... Naprawdę on się zabujał. Kurczę, no i teraz z tym save'em. Z tym save'em będzie problem. Być może powinienem robić jakieś zapisy. Zapisywać sobie gdzieś to wszystko. Nie wiem. Moi drodzy, zróbmy to w ten sposób. Zobaczymy, jak mi się to spodoba. Ja sobie to już wyłączę. Więc już nic nie widzicie. Czarno. Okej. I jeżeli wam się oczywiście spodoba, to spoko, będziemy tak sobie kontynuować. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne pomysły co do naszego nagrywania, to oczywiście również śmiało możecie pisać, komentować, nie wiadomo co jeszcze. A tymczasem to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gram do was Shira, my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach Telling Lies. Trzymajcie się. Hej.